Dziś w Tarnowie podpisano umowę na rozbudowę ulicy Elektrycznej. Wykonawcą będzie firma Eurovia. W ramach prac powstaną na Elektrycznej od skrzyżowania z ulicą Piaskową do skrzyżowania z ulicą Klikowską dwa ronda i czteropasmowa jezdnia między nimi. Całe zadanie ma wartość ponad 38 milionów. Dla tego przedsięwzięcia był przygotowany najpierw program funkcjonalno-użytkowy, sfinansowany jeszcze z poprzedniej perspektywy finansowej, a w tej kadencji całe zadanie zostało przygotowane w taki sposób, że wykonawca otrzymuje prawomocny ZRID i może wchodzić na plac budowy, co spodziewamy się, że nastąpi w niedługim czasie. Inne inwestycje w mieście były i są przeprowadzane w systemie zaprojektuj i wybuduj, między innymi ulica Lwowska, chociaż tamten odcinek jeszcze jest przed rozpoczęciem prac. Natomiast tutaj ZRID przygotowywał Urząd Miasta i Zarząd Dróg i Komunikacji i otrzymujecie Państwo pełną dokumentację. W miesiącu październiku myślę, że przyjmiemy plac budowy i rozpoczniemy pierwsze roboty. Zaczniemy od robót rozbiórkowych, burzeniowych oraz przygotowawczych. Następnie będziemy chcieli realizować przebudowę wszystkich sieci, które kolidują z nowym układem drogowym i te główne roboty konstrukcyjne drogowe będziemy chcieli wykonywać po zakończeniu przebudowy sieci, czyli myślę, że to będzie okres wczesnowiosenny, zaraz po zakończeniu zimy, tak żeby ukończyć to w tym terminie deklarowanym. Wykonawca ma rok do września 2019 roku na wykonanie rozbudowy ulicy Elektrycznej. Wykorzystanie danych osobowych, wielotysięczne oszustwa na polskich przedsiębiorcach oraz uszczuplenie w podatku VAT sięgające kwoty 1 miliona złotych to wynik pseudodziałalności gospodarczej 36-letniego mieszkańca Tarnowa. Na początku sierpnia 2018 roku dyżurny tarnowskiego komisariatu przyjął zgłoszenie, z którego wynikało, że zgłaszający zakupił rzepak, który został wysłany na jego adres, a teraz musi zapłacić wystawioną fakturę. Zgłaszający twierdził, że nigdy nie zamawiał tego rodzaju towaru i czuje się oszukany. Policjanci zajmujący się tą sprawą ustalili, że jedna z firm działających na terenie kraju realizowała zamówienia, które do niej spływały, sprzedając zboża oraz środki ochrony roślin. Zamówienia pochodziły od różnych osób zamieszkałych na terenie powiatu tarnowskiego i tam również był wysyłany zamówiony towar, który finalnie nigdy nie trafiał do odbiorców figurujących w zamówieniu. Trop prowadził do pewnej tarnowskiej rodziny, która posiadała znaczne połacie pola, na których uprawiane były różnego rodzaju zboża. To właśnie tam trafiały wszystkie złożone zamówienia. Pola były obrabiane przez okolicznych rolników, którzy w zamian za wykonaną usługę otrzymywali zapłatę w postaci płodów rolnych lub środków ochrony roślin. Dodatkowo rodzina wykorzystywała różne osoby skupione wokół niej, zamieszkałe w Tarnowie i w powiecie tarnowskim, do uzyskiwania od nich danych osobowych potrzebnych do zakupu i legalizowania kart telefonicznych operatorów telefonii komórkowej. Konieczne było to do zawierania umów i wysyłki towarów bezpośrednio od producentów i hurtowników. W ten sposób kilkanaście podmiotów handlujących nawozami, pszenicą oraz rzepakiem zostało oszukanych na kwotę około 150 tysięcy złotych. Cztery osoby związane z przestępczym procederem zatrzymano w czwartek późnym popołudniem w miejscu ich zamieszkania w Tarnowie. Z uwagi na fakt, że jeden z nich, 36-latek, był osobą poszukiwaną, w tym również listem gończym, do zatrzymania wykorzystano policjantów nieetatowej grupy realizacyjnej Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Wszystkie zatrzymane osoby doprowadzono do tarnowskiej prokuratury, która po zapoznaniu z materiałami postępowania wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd zastosował wobec 36-latka i 65-latki areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo przeciwko 36-latkowi prowadzone są dwa postępowania w tarnowskiej prokuraturze, gdzie zarzucono mu przestępstwa, w których to uszczuplenia sięgają kwoty prawie 1 miliona złotych z podatku VAT. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Tarnowie. Rusza czwarta edycja Ogólnopolskiego Dnia Dżembe. W tym roku po raz kolejny w Tarnowie odbędą się darmowe warsztaty z gry na tym instrumencie. Zajęcia poprowadzą instruktorzy z Niezłego Cyrku, który współorganizuje tegoroczną edycję imprezy wraz z Tarnowskim Biurem Wystaw Artystycznych. Te warsztaty będą trwały 2 godziny. Zaczną się planowo 2 godziny. Z możliwą opcją przedłużenia, jeżeli się dobrze rozkręcimy. O 15 zaczną się. Będziemy grać w Galerii Pasaż dzięki uprzejmości Biura Wystaw Artystycznych. Serdecznie pozdrawiamy, którzy właśnie udostępniają nam to miejsce i będzie trochę zdjęć, trochę filmów z Afryki, trochę Piotrek też opowie o swoim pobycie. Będziemy bębnić i taka w sumie nowość sprzed paru godzin w sumie, będzie też warsztat z tańca orientalnego, taki króciutki, przeprowadzony przez naszą koleżankę Karolinę. Też serdecznie pozdrawiamy. Kto może wziąć udział? Wszyscy.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pomieszczą spróbować. Się wszyscy, bo się tak nagle okaże, wszyscy że... chętni, będziemy sobie radzić, będziemy robić wymiany, tury, ile was przyjdzie, tyle przygarniemy. Ogólnopolskie Dni Dżembe to święto najpopularniejszego instrumentu etnicznego na świecie, jakim jest zachodnioafrykański bęben dżembe. Ten stworzony w XIII wieku instrument stał się ważnym symbolem, jakim w latach 60. była gitara akustyczna. Znalazł on również niemałą liczbę użytkowników w Polsce. Po raz szósty w historii Polacy zdobyli Puchar Gordona Bennetta. Te niezwykłe, prestiżowe, międzynarodowe zawody balonowe organizowane są od 1906 roku. Reprezentacja Polski do tej pory zdobyła Puchar Gordona Bennetta pięciokrotnie, ostatni raz w 1983 roku. Teraz polska ekipa zatriumfowała po raz szósty. Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali pochodzący z Tarnowa Mateusz Rękas i Jacek Bogdański. Brak mi słów, jestem w szoku. Dziękuję drużynie, rodzinie i wszystkim kibicom za wsparcie i wiarę w nasz sukces. Po 35 latach przerwy zdobywamy Puchar Gordona Bennetta dla Polski, napisał na swoim Facebooku Mateusz Rękas.